Wojciech Hybel, zapraszam do obejrzenia najnowszego serwisu studenckiej telewizji SETA, a w nim m.in. relacja z otwarcia sezonu grillowego na kampusie UO, BOS Festival oraz wybory Miss Osobowości. Wielkie grillowanie na kampusie uniwersytetu jest tak popularne, że spóźnialscy studenci mają problem ze znalezieniem wolnego miejsca na trawie. W tym roku na imprezie także pojawiły się tłumy, ale ta rozpoczęła się od deszczu. Czy przeszkodziło to studentom w dobrej zabawie? Sprawdźcie w materiale. Wielkie grillowanie zdarza się tylko raz w roku i to właśnie dlatego, mimo niesprzyjających warunków, studenci zebrali się na kampusie Uniwersytetu Opolskiego, gdzie huczną imprezą otworzyli sezon na kiełbaski. Mamy dwa grille, mamy kiełbaski, mamy serek, mamy chlebki, także jest impreza. Mamy piersi. Mamy, ale to już było wiadomo dawno. Z kurczaka. W programie znalazła się duża dawka muzyki, konkurs na najciekawszą marzannę oraz atrakcje sportowe przygotowane przez członków AZS-UO. O mojej marzannie mogę powiedzieć tyle, że to jest naprawdę lata naszej pracy. Naprawdę staraliśmy się 4 lata, wszystkie notatki tam poszły. Tak naprawdę liczymy na nagrodę, którą słyszałem, że jest nowe Porsche Cayenne. Porsche nagrodą nie było, ale zwycięzcy dostali bon do wykorzystania w klubie Sina, którego rezydenci przygrywali studentom znajdującym się przed Studenckim Centrum Kultury. Jednak najbardziej rzetelne opinie o grillowaniu wyrazili eksperci, czyli obecni tam studenci. Wielkie grillowanie jest to bardzo fajna inicjatywa, która jest już któryś tam rok na naszej uczelni. No powiem szczerze, że podoba mi się bardziej niż rok temu. Mimo tego, że na początku naprawdę pogoda spotkała nam figla, ponieważ padało i to dość intensywnie, stwierdzam, że jeżeli chodzi o tę imprezę, to jest naprawdę bardzo pozytywnie. Dużo ludzi, fajnie. Deszcz nas nie ostraszył. Jak co roku, no nie ma. Czy pogoda, czy niepogoda, wszyscy wbijają na imprezę, bawią się, grillują. Pewnie większość pomyślało, że nie, będzie mokro, my nie przyjdziemy, ale mi się tutaj podoba. I tak, jest mokro, ale jest fajnie. Mega dobrze jest. Wyczekaliśmy do 20, dlatego teraz uderzamy i za chwilę bijamy tam na party i naprawdę będzie dobry bang. Tam, gdzie dużo ludzi, jest też dużo śmieci. Samorząd studencki w tym roku, tak jak i w każdym poprzednim, zachęca do sprzątania swoich odpadów. Możemy organizować sobie tutaj grillowania, tylko posprzątajmy po sobie, bo to jest chyba najważniejsze, że rano jak się obudzimy, to my tego nie widzimy. Tutaj grupa porządkowa musi posprzątać, a jednak ludzie idą do pracy przez ten kampus, żeby widzieli, że mimo wszystko naszej zabawy, to jednak dbamy o ten teren. Wielkie grillowanie to niewątpliwie przedsmak piastunaliów, które odbędą się już w drugiej połowie maja. W Opolu odbył się Tydzień Pozytywnych Inicjatyw. W jego ramach studenci wzięli udział w koncertach, prelekcjach i dyskusjach. Na jednej z imprez był nasz reporter Jordan Kożuch. Na scenie Studenckiego Centrum Kultury w ubiegłym tygodniu gościł ze swoim repertuarem niezwykły muzyk Robert Kasprowicz. Zajmuje się tworzenie muzyki autorskiej. Oczywiście ona ma wymiar poetycki, utwory, które piszę, są ściśle powiązane z moim życiem, ale też ściśle powiązane również z tym, jaki wpływ Pan Bóg ma na życie człowieka. I praktycznie cała moja twórczość w sposób bezpośredni dotyczy właśnie tego tematu, że Pan Bóg jest ciągle zainteresowany zwykłym człowiekiem i że działa również dzisiaj. Występ tego artysty to nie jedyna atrakcja, którą w ostatnim tygodniu zorganizowali studenci i wolontariusze. Tydzień Pozytywnych Inicjatyw jest takim przedłużeniem programu Chrześcijańskiej Misji Rampa, tego co robimy na uniwersytecie. My przez działania kulturalne, przez różnego typu prelekcje, akcje, happeningi, koncerty, warsztaty, chcemy mówić o Bogu, chcemy dzielić się Ewangelią. Jesteśmy grupą protestantów, związanych chyba najczęściej z Kościołem Zielonoświątkowym i tak to u nas wygląda. Jak zapewniają członkowie Rampy, podobnych projektów możemy spodziewać się w przyszłości. Kolejnym projektem skierowanym do studentów był BOS Festival, czyli największy festiwal biznesu w Polsce. Impreza co roku odbywa się w największych miastach Polski, a w Opolu gościła po raz pierwszy. Studenci wzięli udział w ciekawych wykładach i warsztatach, które okazały się bardzo cennym doświadczeniem. Zobaczcie materiał Izabeli Wojtyczka.
Festiwal w Opolu był 11. edycją tego wydarzenia w Polsce. Podczas 4 dni odbyło się wiele inspirujących wykładów i warsztatów. Można było usłyszeć zarówno o praktycznym zarządzaniu, jak i o sekrecie sukcesu. Prelegentami tych wykładów były osoby z różnych nurtów biznesu, jednak jeden aspekt łączył wszystkich. Są to praktycy, którzy zaraz po studiach udało im się gdzieś wybić, założyć własną działalność, własny biznes i chcę pokazać studentom, że nie jest to takie trudne, że trzeba chcieć przede wszystkim i potencjał i w nas i nikt nam tego nie da, tylko musimy sobie to sami zdobyć i zaszczepić jakby tutaj wśród studentów. Korzyścią dla każdego studenta była także możliwość otrzymania certyfikatów i zaświadczeń o uczestnictwie w wykładach, które przy aplikacji do pracy z pewnością będą cennym punktem w CV. Mimo, iż był to debiut na Opolskiej Akademickiej Arenie Biznesu, wydarzenie przyciągnęło mnóstwo chętnych. Pierwszy dzień zapisów, pierwsze 24 godziny, kiedy uruchomiliśmy formularz do zapisów, zapisało się już ponad 2000 osób. Przez następne dni to już było tam, ta liczba osiągnęła ponad 3000. Znaczy, nie było to 3000 osób, prawda, tylko na 3000 miejsc warsztatowych osób około 800. Na w skali 15 tysięcy studentów w całym Opolu myślę, że jak na taki krótki okres realizacji projektu jest to naprawdę zadowalająca liczba. Wszystkich zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości zachęcamy do śledzenia strony Opolskiego Studenckiego Forum Business Center Club. Od 12 do 18 kwietnia podopolskie Chrząstowice goszczą młodzież z 20 europejskich organizacji, które reprezentują mniejszości narodowe. Obrady Oster Seminar śledzi Patrycja Ciunel. Stowarzyszenie Młodzieży Mniejszości Niemieckiej jest członkiem organizacji Jugend Europäische Volksgruppen, która obchodzi w tym roku 30-lecie swojego istnienia. I ta organizacja tak naprawdę co roku organizuje takie seminaria wielkanocne w Wielkim Tygodniu, gdzie młodzieżówki mniejszości narodowych i etnicznych z całej Europy spotykają się, żeby mówić o danych sprawach, problemach, czy planach na dany rok, czy wybierają nowy zarząd. Czy potem tylko po to, żeby się powymieniać doświadczeniami i gdzieś tam się spotkać i pobawić się dobrze przy dobrej muzyce. Zjazd po raz pierwszy odbywa się w Polsce i jest połączony z jubileuszowymi obchodami 30-lecia istnienia Związku Młodzieży Europejskich Mniejszości Narodowych. Coroczne spotkania dają możliwość uczestniczenia w wielu warsztatach oraz poznania i integracji z ludźmi z różnych zakątków Europy. Dużo rzeczy się w tym czasie zmieniło w Europie, jeśli chodzi o prawa mniejszości narodowych i etnicznych. Nawet w Polsce, gdzie na przykład dopiero w 2005 roku powstała ustawa o prawach mniejszości narodowych i etnicznych, więc warto to podkreślić i warto się zastanowić, kto ma lepsze przykłady i jak można lepiej działać. Coroczne spotkania przedstawicieli mniejszości narodowych dają możliwość uczestniczenia w wielu warsztatach oraz poznania i integracji z ludźmi z różnych zakątków Europy. Jestem zachwycona, że mogę uczestniczyć w tego typu imprezie, dlatego że tak naprawdę to jest dla mnie jedyna możliwość, gdzie mogę spotkać tak wielu ludzi z różnych mniejszości etnicznych i narodowych w jednym miejscu i poznać te różne kultury oraz języki tak naprawdę w krótkim czasie, bardzo intensywnie, a myślę, że zostanie mi wiedza stąd oraz znajomości naprawdę na całe życie. Test ze znajomości biznesu był drugim etapem w karierosferze. Pisali go najlepsi studenci wyłonieni w pierwszej fazie konkursu. Ich zmagania nadzorowała delegacja organizatora, czyli członkowie Stowarzyszenia Wigor. Na miejscu była Martyna Jaroń, która dowiedziała się wielu ciekawych rzeczy o działalności stowarzyszenia. Historia konkursu sięga 13 lat. Początkowo nosił nazwę Konkursu Wiedzy Menedżerskiej, lecz z biegiem lat nazwa ewoluowała i przekształciła się w Konkurs Wiedzy Ekonomicznej, do czasu, aż stała się karierosferą. To jest takie nasze najbardziej pielęgnowane dziecko. To jest jedyny projekt ogólnopolski organizowany przez Wigor. No jest dla nas bardzo ważny, bo dla nas to jest jakby renoma w innych miastach. Na bieżąco współpracujemy z 13 miastami partnerskimi. Pytania konkursowe zostały stworzone przez patronów danych dziedzin, co pokazuje, jak ważna jest współpraca pomiędzy uniwersytetem a wielkimi korporacjami, które mogą stać się przyszłymi pracodawcami studentów. Stowarzyszenie Wigor świetnie wykorzystało tą szansę. Jesteśmy stowarzyszeniem działającym od 18 lat przy Uniwersytecie Ekonomicznym. Mówi się o nas, że jesteśmy jakby małą symulacją firmy, korporacji. Mamy 5 działów, na które jesteśmy podzieleni. Na bieżąco organizujemy 9 projektów.
I jeśli miałabym powiedzieć, czym się wyróżniamy, to wydaje mi się, że przede wszystkim tym, że robimy wszystko w gronie studentów dla studentów. Karierosfera jest szansą na dostanie się na praktyki do najbardziej renomowanych firm w kraju. Przebiega w trzech etapach. Wszyscy uczestnicy, którzy wcześniej zgłosili się na naszej stronie internetowej, wyrażając chęć wzięcia udziału w konkursie, dzisiaj rozwiązują testy z 5 kategorii, które dla nich przygotowaliśmy. Na Uniwersytecie Opolskim koordynowanie konkursu podjęło się Studenckie Naukowe Koło Ekonomistów. Dzisiaj odbywa się drugi etap ogólnopolskiego konkursu Karierosfera tutaj u nas w Opolu. Gościmy u nas najzdolniejszych studentów z całego uniwersytetu. Finał konkursu odbędzie się 19 kwietnia we Wrocławiu. Nie liczy się wygląd, lecz piękne wnętrze. Z tego założenia wyszło Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie, które wraz z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową zorganizowało niecodzienne wybory Miss Osobowości. Kto najbardziej zachwycił jury, sprawdzała Beata Marcinowska. Studentki, które chciały zostać Miss Osobowości, musiały najpierw wysłać krótkie opowiadanie o sobie na temat, co we mnie jest piękne, oraz zakupić cegiełkę na rzecz Hospicjum Betania. Na laureatki czekały jednak atrakcyjne nagrody. Pierwsze miejsce to był darmowy kurs prawa jazdy ufundowany przez firmę Togar. Drugie miejsce profesjonalna sesja fotograficzna i trzecie miejsce zabiegi kosmetyczne. Jak sama nazwa wskazuje, głównym kryterium decydującym o zwycięstwie nie była uroda, lecz piękna osobowość. Wybór był bardzo trudny, ponieważ widać było, że pierwszym kryterium, jakim kierowały się osoby startujące w tym konkursie, wszystkie piękne nasze panie, były ich serca, to co one mogą zaoferować innym ludziom, i dlatego wybór w tej kategorii był niezwykle trudny. Wszystkie panie zaprezentowały się wspaniale, jednak tytuł Miss Osobowości mogła otrzymać tylko jedna z nich. Laureatka urzekła jury swoją skromnością i serdecznością w stosunku do innych. Nie spodziewałam się tego, naprawdę. Jeszcze dzisiaj rano nie wiedziałam o tym, żeby brała udział. Byłam normalnie na zajęciach i nagle zachęcono mnie do tego udziału. Inicjatywa pokazała, że warto dbać nie tylko o piękny wygląd, ale także o piękne wnętrze. Tradycyjnie zapraszam do obejrzenia serwisu sportowego i wyjątkowej pogody z gradem. Korzystając z okazji, w imieniu całej redakcji życzę Wam miłego wypoczynku podczas świąt. Marek Świerczyński, zapraszam na serwis sportowy. Odra Opole dopisała do swojego dorobku 3 punkty za zwycięstwo walkowerem z KS-em Polkowice, który wycofał się z drugoligowych rozgrywek. Dzięki temu strata do bezpiecznej strefy wynosi teraz 3 oczka. W przerwie od rozgrywek ligowych Odra rozegrała sparing z Sołą Oświęcim, wygrany 6-1. W najbliższą sobotę Opolanie na własnym boisku zmierzą się z Polonią Bytom. Szczypiorniści Gwardii Opole w ramach przygotowania do walki o utrzymanie rozegrali w piątek towarzyskie spotkanie z Górnikiem Zabrze. Nieznaczna porażka 29-30 zdaniem trenera Jednoroga może napawać optymizmem przed rozpoczynającą się w środę fazą play-out. Gwardziści rozegrają tego dnia wyjazdowe spotkanie z KPR-em Legionowo, z którym dwukrotnie zwyciężyli w fazie zasadniczej. Żużlowcy Kolejarza Opole rozpoczęli rozgrywki drugiej ligi od wyjazdowej porażki z KSM-em Krosno 25-65. Najlepiej w opolskim zespole zaprezentował się Roland Benko, który zdobył 6 punktów. Kolejny mecz Kolejarz rozegra na własnym torze z Ostrowią Ostrów Wielkopolski w wielkanocny poniedziałek. W imieniu działu sportowego życzę wszystkim spokojnych i radosnych świąt wielkanocnych, a na kolejną dawkę sportowych emocji zapraszam za 2 tygodnie. Do zobaczenia! Witam, nazywam się Łukasz Grad, a to kolejny odcinek Pogody z Gradem. Ponieważ nie chce mi się robić prognozy, zobaczcie, jak występuje poza planem. Dobra, niech będzie. Staram się wydurniać. Tak, widzę to notatki koło monitor. Poszło, widzę nagrywanie. Wyłącz i jeszcze raz zacznij. Tak. Czwartek to 3 stopnie. 0 deszczu, 0 śniegu. Odrobinę słońca i jedyne, co nam będzie przeszkadzać, to wiatr. Czwartek to temperatura masakrycznie wysoka, skok o 3 stopnie. Jedyne, czym będziemy musieli się przyjmować, to wiatr, ponieważ reszta po prostu zniknie. Sami zobaczcie. Magia, 3 stopnie i w ogóle magia.
świetna sprawa, prawda? W ogóle mnie nie widzicie w tej chwili, ale to wam nie powinno przeszkadzać, ponieważ jestem paskudny. Została minuta baterii, nie mam pojęcia co zrobić. Dobra, kończę. Witam was w piątym odcinku Pogody z Gradem. W piątym odcinku Pogody z Gradem. Hej. Dobra, dajesz. Musimy jeszcze raz, bo się pomyliłem. Rękę skończę. Czuję grozę. Tak zaczęliśmy od środy. Uś, no, tu będę trzymał, to jest bezpieczne. Tak. Ekipa sesy w tym. Co zginie? Nie skacz, Sika, matki, nie napisać. Ja też nie. Nie lubię takiej. Na to mnie jest tak samo. Tylko nie wiem, czy Sika to będzie. To się już nie ma. Miłość rośnie wokół. Ja szczęść nie po nagraniu. No nie wiem właśnie, czy nie... Zawsze musi być coś z ręki. Ale spoko, to najpierw po prostu ja mogę to zrobić, jeżeli chcę. Taki zoom? Nie. No to znaczy nie mogę tego zrobić, bo ja mówię wtedy, więc... Pokażę cię pakera. Dzięki! To myślę, że tego nie nagrywasz. I'm sure? Nawet penis. Pogoda i ja już się wypociliśmy na dzisiaj. Zdecydowanie. Cześć. Witam was. Trzeba tu posłużyć. A jak zobaczycie słońce, możecie się nazwać farciarzami. Gęścia, słodyczy, miłości. Przepraszam. O, czekajcie, ja muszę się wnąć. No bo źle zaczęłam, więc zaczęłam być szybciej się bać. Trzy, dwa... Z okazji świąt. Daria, co tobie? Co jest zabawne? Yeah. Ja bym to patrzyła. Słońce, tak jak i w poprzednich dniach. Dobrze, nagranie miałam! Czekaj. Dobra. Okej. Środa to minus 2 sto... A, aha, mam pokazać to? Tak, to ma być widoczne. No to weź mi, mów, jaki z ciebie reżyser. Na początku, żeby właśnie to poszło najpierw, a tamto na końcu bym dała. To już się kręci? W czwartek trochę cieplej, 0 stopni, do śniegu, ale... Jeszcze zostaw to, gdzie te ręce ta? Co byś chciał? Jedziemy ciągiem to. Bez litości. W czwartek trochę cieplej. Nie puszczaj ręki, bo widzę kumę. Ale ja nie wiem, co ja mówić, stąd ta ręka. Gówno, prawda, mam to gdzieś, mówiłem ci, napisz mi to na jakiejś plakietce albo na jakimś kartonie. Czwartek, 0 stopni. 0 stopni, bo cieplej. Tak jest. Ja nie mam co z tą ręką zrobić, to ch**a jest jakoś. Weź to przerw. Zaczynaj to wszystko. Normalnie nie idzie cię słuchać czasami. A to pogoda jest, to musisz ssać. Jak to się może nazywać pogoda z gradem, jak ja to teraz prowadzę? W ogóle, to ja jak to... Pogoda z... Baraniewicz, Tomczak, Rogalewicz. Bez zbędnego przeciągania.
możemy zaczynać. Dobra, kończę to na dzisiaj. Nie ma sensu tego przeciągać, ale jeszcze chwilę wam zajmę. Sabina mówi, żebym zaczął od, nie wiem czy zauważyliście, siedzę na drugim krześle, a z wami widzę się już po świętach. Do zobaczenia. Smacznego jajka! Chodź Sabina, złożymy życzenia. O właśnie, złożę wam życzenia. Składam wam życzenia.